Nazaretu. Szybko, stryju. Józefie, król nadchodzi. Żądamy sprawiedliwości. Orły Heroda, świątyni Bożej, bałwochwalstwo i bluźnierstwo. Płaci nam i myśli, że jesteśmy jego własnością. Herod to tyran i morderca, niewolnik pogańskich Rzymian. To dzięki takiemu ludowi wciąż jest nadzieja. Idziemy naprzód. Nie. Walka to droga donikąd. Herod jest w naszej mocy. W Bożej mocy. Chcesz splamić krwią świątynię? Zginąć śmiercią twojego ojca? Herod nie żyje. Ojcze. Pomóż mi się wydostać. Herod wciąż jest królem. Król Herod żyje. Zabrać ich i stracić. Dobry Boże, spraw, abyśmy żyli w pokoju. Józefie. Joachimie? Anno? Synu Betlejem, książę rodu Dawidowego, przyjacielu. To przeszłość. Już nie książę. Minęło wiele lat, odkąd opuściłeś Nazaret. Całe życie. Pamiętasz naszą małą Marię? Maria? Ostatni raz widziałem cię, jak byłaś. Ot taka. Kiedy byłaś dzieckiem, Józef nosił cię na rękach w Betlejem. To twoi bratankowie? Tak. Józef, Szymon i Juda. Synowie Dawida. Wspaniale ich wychowałeś. Nauczyli się rzemiosła. Świątynia to najlepsze miejsce. Zabieraj te łapy. Kto to wykonał? Ja. Nie widać łączeń. Dobra robota. Jak się nazywasz? Józef. Józef z Nazaretu. Z Galilei. Krainy buntowników. Wkrótce zlecę ci następne prace. Patrz na moje dzieło ludu Izraela i dziękuj Herodowi, że pozostawi cię pod rządami swoich synów. Kiedy wezwie mnie mój ojciec, w Judei panować będzie mój pierworodny Antipater. W Galilei Aristobulus, w Syrii zaś wojowniczy Aleksander. Niech ród Herodowy trwa po wsze czasy. Otwórzcie wrota. Zdjęcia.
scenariusz. Reżyseria. Nazareth. Nazareth. Jesteśmy w domu. Martha. Marta. Judas. Juda. Wróciłeś. Nareszcie będą się mogli zaręczyć. Nie możesz się wciąż zamartwiać. Zamyśliłem się. 10 lat żałoby to zbyt wiele. Musisz żyć, przyjacielu. Twoi bratankowie są już mężczyznami. Znalazłeś schronienie w Nazarecie. Powinieneś wreszcie założyć rodzinę. Zawsze myślałem, że zostanę ojcem i będę miał synów. Ale, no cóż, tak niewiele brakowało. Zbytni smutek jest grzechem. Każda kobieta z Nazaretu byłaby dumna, mając cię za męża. Z takimi rękami, takiego starego. Nigdy nie tańczysz, Mario? Tańczyłam, kiedy byłam dziewczynką. Byłaś? Może zatańczysz dla nas? To znaczy dla narzeczonych. Nie. Nawet dla naszego pana? Józefie, zanim pan mnie wezwie, Maria musi wyjść za mąż. Stryju, idą tu Rzymianie. Widziałem ich. Ilu ich jest i gdzie? Wielu. Są na południu przy granicy z Syrią. Rozbijają obóz w dolinie. Rzymianie w Izraelu? Zbyt wielu, by tylko chronić Heroda. Przyjaciele, przygotujcie zapasy. Nie ma czasu do stracenia. Wyjdę im na spotkanie. Idziemy z tobą. Józefie, Szymonie, zostaniecie tutaj. To zbyt niebezpieczne. Nie możesz iść sam. Róbcie, co mówię. Pospieszcie się. Czego chcesz? Zabrać go do dowódcy.
Nie brak ci odwagi, jeśli tu przyszedłeś. Czego chcesz? Mamy wiele jadła. Żyjemy w pokoju i zgodnie z prawem. Damy wam wszystko, czego potrzebujecie. Nie widzę Józefa. Jeśli wyrządzili mu krzywdę... Szybko. Zbliżają się Rzymianie. Pospieszcie się. Marta. Precz. Nie wzywajcie Pana. Oskarżam ich i będą ukarani. I to ma jej pomóc? Marta jest wciąż pośród nas. Juda także. Została zhańbiona. Ona Cię potrzebuje. Chyba nadal ją kochasz. Musisz ją poślubić. A jeśli jest w ciąży? Jak spojrzę w twarz przyjaciołom? Cóż to za przyjaciele? Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Pochodzimy od Dawida. Płynie w nas królewska krew. Jesteśmy książętami stworzonymi do walki. Posłuchaj, Mesjasz nie przyjdzie do narodu tchórzy. Twój ojciec zginął, bo był hardy, a z nim twoja matka, moja narzeczona i połowa Betlejem. Lepiej umrzeć jak mężczyzna, niż okryć się hańbą. Idziemy. Zostań tutaj. Dlaczego? Zostańcie. Rozkazuję wam. Nie, Józefie. Zawsze słuchaliśmy cię jak ojca, ale teraz... Teraz musimy pomyśleć o odbudowaniu naszych domów, o naszym życiu. Potrzebujemy cię. Ja cię potrzebuję. Odeszli. Już nie jestem dla nich ojcem. A może nigdy nim nie byłem. Oh!
What happened? Co się stało, Judo? Judas. Judas. Forgive me, Joseph. Wybacz mi. Nie posłuchałem cię. Judas, no. Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujemy? Kiedy jego pomazaniec przyjdzie nas uwolnić? Nie win Boga. Głupcy. Spójrzcie, co zrobiliście. Wasz brat nie żyje. Musieliśmy to zrobić. Zabiliśmy go. Sprawiedliwości stało się zadość. Wasza zemsta nas zgubi. Nie myśleliście o skutkach? Trzeba ostrzec wioskę. Zbierzcie mężczyzn i idźcie w górę. Czeka nas walka i zwycięstwo. Tylko Bóg wie, kiedy się znów zobaczymy. Tędy. To już blisko. Nie ma twoich bratanków. Nie. Są już daleko stąd. Martha. Martha? Dlaczego? Dlaczego tak cierpimy? Posłuchaj, Marion. Jeżeli Bóg ma nam pomóc, to przyśle kogoś. Tak, jak obiecał. Ojcze? Joachim, what is it? Co się stało? Joseph. Józefie, Maria cię potrzebuje. Teraz. Zajmiemy się nią. Maria. Weź ją za żonę. No. Nie. Maria zasługuje, nie ma lepszego mężczyzny. Potrzebuje kogoś młodszego. Spójrz na mnie. Nie. Potrzebuje skały. Mężczyzny takiego jak ty. Poślubię ją, jeśli się zgodzi. Nasza Maria da ci... Ojcze. Da ci proroka. Przez rok będziecie zaręczeni. I związani uroczystą przysięgą. Zanim wejdziecie w związek małżeński, żyć będziecie jak mąż i żona.
Nie lękam się. Me. Ja. Blessed. Błogosławiona. Jestem tylko służebnicą Pana. Let it be as you said. Niech będzie tak, jak mówisz. Szukamy Józefa Cieśli. Wiesz, gdzie jest? Mario? Józef Cieśla? Tak, Mario. Pójdziesz z nami, z rozkazu króla Heroda. Mario! Józef? Mary! Józef! Mary! Zabrali go do Jerozolimy. Dlaczego? Nareszcie zjawił się mistrz. Twoje dzieło w świątyni jest niezwykłe. Chodź. Ale teraz chcę czegoś okazalszego. Tu będziesz pracował. Popatrzę z moich komnat, jak pracujesz. Wierzysz w Hades? Szeol? Królestwo zmarłych? Jesteśmy niedaleko. Moje mauzoleum, bezpieczniejsze niż piramidy. Wykonasz mój sarkofag. Nie możesz się tak zamartwiać. Chciałabym przy nim być, ale nie jesteś. Nie myśl o tym. Odwiedzę Elżbietę. Teraz potrzebuję pomocy. Potrzebuję, ale wszystko będzie w porządku. Dziecko zawsze przynosi wiele radości. Elżbieto? Mary.
something wrong. Co się stało? As soon as I heard, kiedy słyszę twój głos, moje dziecko zaczyna radośnie kopać. My son leapt for joy. Blessed are you, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Ale cóż sprowadza do mnie matkę naszego Pana? Skąd o tym wiesz? Jesteś błogosławiona, Mario, ponieważ uwierzyłaś słowom Pańskim. Pan uczynił wiele dobrego. Missing home. Tęsknisz za domem. Me too. Ja też. But look, the stars we see here are the same they see. Gwiazdy, które widzimy, są takie same dla nas, jak i dla naszych bliskich. Look, there's one up there. Widzisz tę gwiazdę? Leci w naszą stronę. Świeci jak nowonarodzona gwiazda. Teraz tak odległa ode mnie. Moja dusza chwali Pana naszego. Mój duch raduje się w Panu, moim Zbawicielu. Muszę Mu ufać. To wszystko, co mogę zrobić. Wyniósł mnie ze skromnego stanu. Odtąd dla wszystkich pokoleń będę błogosławiona. Pan jest litościwy dla bogobojnych. Poniży mocarzy. Wyniesie skromnych. Z każdą nocą jest coraz bliżej Judei. Co oznacza ta gwiazda? Mów. Widzę. Widzę kolejny zamach na króla. Buntownicy? Znowu? Nie. Pretendenci do tronu Dawidowego. Kim są? Dwaj bracia. Pierwszy jest ambitny, drugi wojowniczy. W ukryciu spiskują przeciwko władzy. O nie, tylko nie moi synowie Aristobulus i Aleksander. Dobrze ich widzę. Kłamiesz. Gwiazdy nie kłamią. Dawidzie. Dlaczego nastaje na moje życie? Matką? Mary. Mario. Look, mother. Spójrz. Where? Gdzie? I saw it on the way. Widziałam ją w drodze powrotnej. How strange. To dziwne.
Look. Spójrz. Podoba ci się? It's magnificent. Znamienite. Godne króla królów. Widzisz, jak kochają mnie moi synowie, Syreniuszu? Widzę. Kiedy będziesz gotowy? Za jakiś czas. Słyszysz, Arystobulusie? Za jakiś czas. Kochani synowie, myśleli, że się mnie pozbędą, ale Herod nie jest gotów, by umrzeć. Ojcze, nikt nie pragnie twojej śmierci, kłamcy. Chcecie mnie zabić. To kłamstwo. Gdzie są dowody? Będziecie je mieli i czeka was potępienie. Cyreniusz będzie sędzią. Królewska czara została zatruta. Truciznę znaleziono w komnatach Aleksandra. Podczaszy zginął w męczarniach. Śmiercią, która miała mnie dosięgnąć, to spisek. Udam się do Cezara Augusta, do Rzymu. Spotka was przykładna kara. Nieprawdaż? Jeszcze dziś wyruszę do Rzymu. Jednak dla zachowania pokoju i ciągłości rodu August nigdy nie zgodzi się na ukaranie śmiercią członka rodziny królewskiej. Chcieli zabić swojego ojca, króla. Herodzie, to twoja rodzina. Imperium należy do nas. Pax Romana. Pokój powróci wraz ze stabilizacją. Wskazałem już mojego następcę. Cesarz zniósł ten przywilej. Łączy nas pakt o przyjaźni. A ty uwalniasz niedoszłych zabójców i pozwalasz, by w Galilei stacjonował legion rzymski. Czy nadal jestem królem? Jesteś królem Żydów. Wycofaj więc wojsko. Twoja kraina rodzi buntowników, bandytów i proroków. Pozbądź się ich, a wyślę wojsko do Damaszku. Moja pieczęć, dajcie mi ją. Moja pieczęć. Gwiazda. Widzę. W naszych księgach zapisano, że gwiazda pochodzić będzie z domu Jakuba, a władza z Izraela. To ziemia proroka. Lud mnie kocha, a ja kocham mój lud. Józefie, mistrzu wśród rzemieślników, poproś mnie o cokolwiek. Spełnię każdą twoją prośbę. Pieniądze? Kobiety i służba? Należą do ciebie. Zwróć mi wolność. Pozwól mi wrócić do domu. Pieczęć Heroda. Klucz do królestwa mego. Oto list żelazny. Idź. Zejdźcie mi z oczu. Zostawcie mnie. Pospieszcie się. Mario? Mary! Where's Mary? Gdzie jest Maria? Huh? Have you seen Mary? Rabinie, widziałeś ją? Rabbi! What's the matter? Co się stało? Pojechała do Jerycha odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę. Ale kiedy wróciła, jest tam, z dala od przyzwoitych ludzi. Co takiego? Mary. Mario. Mary. Joseph. Mary. Mary. Co się stało? Joseph.
What? Co to jest? No. O nie. Joseph, I don't know. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No. Joseph. Nie, Joachimie. Why did you think... Jak mogłeś myśleć, że będę ją chronić? Forgive me. Przebacz mi. You were attacked? Zostałaś napadnięta? Nie. But you were forced. Zmuszono cię. What then? Więc co? Was I gone? Zbyt długo mnie nie było. You thought I was dead? Myślałaś, że nie żyję? Mary, I love you. Kocham cię, Mario. A fool at my age. Stary głupiec ze mnie. Józefie, to nie to, o czym myślisz. Nigdy cię nie zdradziłem. Zanim zabrali cię żołnierze, usłyszałam głos. Przyjazny głos. Mary! Mówił do mnie. Jestem prostym człowiekiem. Zawsze żyłem po to, by wierzyć. Łatwo mnie oszukać. Powiedz, że to przeklęte miejsce. Że wrócili żołnierze i zrobili to samo, co z Martą. Czy ten chłopak wrócił, kiedy mnie tu nie było? Nie. Więc co się stało? Głos powiedział, że urodzę syna. Potem usłyszałam, że mnie wołasz. I wtedy głos zamilkł. Jestem cieślą. To materiał, w którym pracuję. Wiem, co to drewno. I wiem, co to kamień. Wierzę moim oczom. Dlaczego? Dlaczego Pan do mnie przemawia? Jestem Jego sługą. Traktuje mnie jak dobry Pan. Przecież by mnie nie zawiódł. Nie zawiódłby swoich wiernych. Jeśli myślisz, że jestem winna, ukarz mnie zgodnie z prawem. Nie. Rok narzeczeństwa. Tylko o to was proszono. Więc to nie ty? Mów prawdę, Józefie. Nie mogę z nią żyć. Jeśli jest winna cudzołóstwa, musi być ukarana. To znaczy, skazana na śmierć? Sprzeciwiasz się prawu? Nie. Ale... pomóż mi. Co mam robić?
Pamiętam, jak rzekłeś młodemu Judzie, by poślubił pohańbioną Martę. Nic nie uchroni cię od małżeństwa z Marią. A później dyskretnie wyprzesz się jej. Prawo Mojżesza nie sprzeciwia się temu. Poślubię cię. A później... Jeśli rozwiedziesz się ze mną, potrafię to zrozumieć. Nie wierzysz mi, ale chcesz uratować mi życie. Jesteś dobrym człowiekiem. Proszę, odeślij mnie. Nie mogę znieść twojej litości. Mario, co powiedział ten głos? Powiedział, że Bóg spogląda na mnie łagodnie. I że jestem błogosławiona. Powiedział, że będę miała syna z rodu Dawidowego. Z mojego rodu. I że jego królestwo będzie trwać wiecznie. Na pewno dobrze go zrozumiałaś? Zapytałam, jak to możliwe, skoro... Nie mam jeszcze męża. I? Powiedziałbym, pomyślała o Elżbiecie. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Dziecko będzie nosić imię Syna Najwyższego. Wiesz, co to znaczy? Będę matką Mesjasza. Dlaczego ty? Dlaczego właśnie my? Powiedziałam mu, że jestem służebnicą Bożą. Niech więc tak będzie. To dlatego się zgodziłaś. A więc wierzysz mi? A jeśli to prawda? Dlaczego, Mario? Józefie, synu Dawida, nie lękaj się poślubić Marię, bowiem mówi ona prawdę. Da ci syna, a ty nazwiesz go Jezus. To znaczy Zbawiciel. Ten, który
zbawi ludzi od wszelkiego grzechu. Szybko, matko, mój Jezus kopie. Jest bardzo żywym. Gdzie usłyszałaś to imię? Nie powiedziałem ci. Mówię o imieniu. Ten głos rzekł: dasz mu imię Jezus. Ale nie wiem, co ono oznacza. Zbawiciel. Czy do ciebie też przemówił? Już postanowiłem. Będzie miał na imię Jezus. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dookoła twego stołu. Spis ludności? Tak zarządził Cezar August. Wszystkich mężczyzn w miejscu ich urodzenia. Moi poddani, spisani, policzeni, nazwani, mają być jego poddanymi i płacić podatki. Nie mógł poczekać, aż umrę? Żydzi nigdy nie zgodzą się na spis ludności. Tylko Bóg liczy ludzi. Ojcze, możesz tylko na tym skorzystać. Posłuchaj Augusta i każ jako jego poddany wpisać swoje imię w miejscu twego urodzenia. Ja? Król? Mam być policzony jak jakieś zwierzę? Nie zwierzę, lecz władca królestwa. Przywołaj moich braci, aby tak samo uczynili. Nie sprzeciwią się Augustowi. A kiedy wrócą, któż może zapewnić im bezpieczeństwo? Co do innych synów Dawidowych, spis pokaże nam, ilu ich jest. Józef się zastanów się. Maria niedługo urodzi. Nie może podróżować w takim stanie. Musimy jechać. Będziemy ostrożni. Ale droga jest niebezpieczna. Maria może stracić dziecko. Józef będzie przy mnie. Dziecko urodzi się w Betlejem. Niech Bóg czuwa nad wami i pozwoli na rychły powrót. Kim będzie? Skrybą? Cieślą? Kim będzie to dziecko? To tajemnica. Najważniejsze, abyś go chronił, Józefie. Kto cię przysyła? I co mi przynosisz? Wielki królu, święte pisma mówią o gwieździe ze wschodu.
Co mówią? Powiadają, że... Mów. Wielki król narodzi się w Izraelu, aby rządzić światem, a jego królestwo będzie trwać wiecznie. Kto jest tym królem? Ty, królu. Któż by inny? Żądam prawdy. To święte pisma tak mówią, nie ja. Ojcze? Nadchodzą. Wracają. Synowie Dawida. Ostatni potomkowie Dawida są w Twojej mocy. Żadnej czułości ani słabości. W przeciwnym razie będziemy zgubieni. Moi biedni synowie. Pozbądź się ich. Jesteśmy na miejscu, Mario. Czego oni od nas chcą? Dlaczego zarządzili ten spis? Mamy tak czekać do końca świata? Jak się nazywasz? Imię ojca, dziadka, wiek i zajęcie. Józef, syn Jakuba, syn Mattana, 37 lat, cieśla z Nazaretu. Syn Dawida? Tak. Oto mój list żelazny. Zatrzymaj mnie, a odpowiesz za to przed Herodem. Odejdź. Nie przeszkadzaj. Ruszaj się. Musisz odpocząć. Jak długo mam czekać? Dlaczego robicie ten spis? Wybacz. To dzieło mojego ojca. Tu się wychowałem. Teraz ja tu mieszkam. Odejdź. Zapraszam do środka, wejdź śmiało. Nie takiego schronienia szukam. Dziesięć sztuk srebra. Ile? Sześć. Więcej nie mamy. Dziesięć albo nic. Chociaż dach nad głową. Cokolwiek. W stodole za sześć sztuk srebra. Trzymaj. Zaczekaj. Mam lepszych klientów. Przecież już zapłaciłem. Możemy nocować pod wspólnym dachem. W jej stanie? Chyba brak ci szacunku. Bierz swoje plugawe pieniądze. Józefie, musimy się gdzieś zatrzymać. Możecie przenocować w dolinie, w stajni, ze zwierzętami. Tam wasze miejsce.
Za 6 sztuk srebra. Wszystko będzie dobrze. Pójdę po pomoc. Nie, Józefie. Zostań. Nie bój się. Cała drżysz. Musimy się ogrzać. Nie zostawiaj mnie. Powinnaś być w cieple. Zaraz wracam. Panie. Czyń ze służebnicą swoją, jak obiecałeś. Nasze dziecko, Józefie. Weź je na ręce. Zasypia. Jest cudowny. Jezus. What do you want? Czego chcesz? To dla niego. Thank you.
stary. Przyszli do niego. Co to za jeźdźcy? Kim są i co ich sprowadza do Jerozolimy? Gdzie jest król ludu żydowskiego? Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Chcemy złożyć mu hołd. Przybywamy do króla Żydów. Gdzie on jest? W pałacu. Herod jest naszym królem. Witaj, wielki król. Pozdrowienia z Asyrii i z Persji. Zdrowie i długie życie Herodowi i jego następcy, nowonarodzonemu królowi Żydów. Gdzie on jest? Mamy dla niego dary. Jesteśmy wdzięczni waszym protektorom za tę uprzejmość. Przekażcie im słowa pokoju. Opowiedzcie nam o swojej podróży. Co was tu sprowadza? Gwiazda, która ze wschodu prowadziła nas na zachód aż do miasta Jerozolimy. To znaczy? Król narodzi się w Izraelu, aby rządzić światem, a jego królestwo trwać będzie wiecznie. Mesjasz. Herod jest Mesjaszem. Jesteśmy wam wdzięczni za tę wiadomość. A gdzież narodził się ów książę Izraela? Wielki Herodzie, a gdzieżby, jeśli nie tutaj? W Betlejem, jak mówią pisma. Godzinę drogi stąd. No cóż, jedźcie. Szukajcie dziecięcia, a kiedy znajdziecie, dajcie mi znać, abym i ja mógł mu się pokłonić. Królu Herodzie, wybacz mi. Każ ich śledzić. Dobrze widziałem. Gwiazda jakby zatrzymała się tuż nad nimi. Przychodzimy w pokoju, królu nad królami. Przynoszę ci królewskie złoto. Najwyższy kapłanie nowej świątyni, przynoszę ci kadzidło ofiarne. Pomazańcowi Bożemu przynoszę mirrę, symbol śmierci i życia wiecznego. Książę, kapłan, prorok. Ambasadorowie rozbili namioty na obrzeżach Betlejem. Obserwujemy ich. A co z dzieckiem? Nowonarodzonym królem żydowskim? Czy jego ojciec uważa się za księcia, by rozkazywać królowi? Któż to? Łódz buntowników? Jakiś fałszywy prorok? Nie jest Mesjaszem. Chłopiec urodził się w stajni. Jego ojciec jest w naszym spisie. Jak się nazywa? Józef z Nazaretu. Józef? Mój cieśla. Cieśla synem Dawidowym? Stracić go. Sprowadź tych ambasadorów. Józefie, obudź się. Weź Jezusa i Marię i uciekaj do Egiptu.
bowiem Herod czyha na dzieciątko, by je zabić. Mary, wake up. Obudź się, Maria. Mary. Nie ma ich, uciekli. Widzieliście dwoje ludzi z dzieckiem? Tak. Pytali o drogę. Dokąd? Do Jerozolimy. Wszędzie pełno żołnierzy. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Musimy się ukryć. Głupcze, pozwoliłeś im zbiec. Betlejem jest otoczone, znajdziemy ich. Jednego termita wśród tysięcy? Zabić wszystkie. Nawet niewinne? Mam poświęcić moich synów, a jego oszczędzić? Zabić każde dziecko w Betlejem. Każde niemowlę. Każdego chłopca na rękach matki. Na razie jesteśmy bezpieczni. Postawcie kosze, straże graniczne. Zabiją go. Zawróćmy, Józefie. Przejdźmy przez Jordan. Powiedział do Egiptu. Przejdę z nim przez wzgórze. Jedź z karawaną i czekaj na mnie za granicą. Ratuj go, Józefie. Thank you.
мой сын. Мой сын! Мой сын. Śpi. Jesteśmy w Egipcie. Herod zdrajca, morderca, tyran. Tego już za wiele. Musi coś zrobić. Chodź. Czy kiedyś powiedzą, Herod był wielkim królem? Nie. Bo są głupi i niewdzięczni. Wierzą w tę bajkę o Mesjaszu, królu, synu Dawidowym. Ale wcześniej czy później zabije ich wszystkich, nawet tego ich Mesjasza. Bo to ja jestem prawdziwym królem Żydów. Gdzie on jest? Znaleźliście go? Nie. Mój jedyny syn jest niekompetentny i głupi. W Jerozolimie ojcze lud chwycił za broń. Wszystkiemu winne jest to dziecko. Uwolnijcie mnie od niego, a zapanuje spokój. Lud się buntuje. Bądź rozsądny i zacznij działać. Więc co tu jeszcze robisz? Znajdź to dziecko. Król postradał zmysły. Odpowiesz mi za to. Podczas buntu trzeba ich powstrzymać. Prawdziwym buntem jest nastawać na moje życie. Najpierw trucizna, fałszywe zeznania, potwarz, a teraz otwarta zdrada. Kto tu jest królem? Stracić go. Zaczekaj. Ojcze, zawsze byłem ci wierny. Nigdy cię nie zdradziłem. Józefie, kim jest twój syn? Co takiego mu zrobiłem? Jeśli jest człowiekiem, dostanę go. Może uciec przed Rzymianami, ale śmierć i tak go znajdzie. Nic go nie uratuje. Widzisz? Człowiek. Jak wielu innych. Po wielu latach. Na dzisiaj wystarczy. Dobrze się spisałem? Dobrze się spisaliśmy, ale cieśla też musi odpocząć. Czy to jest tak dobra praca jak ta w świątyni? Nie tak szybko. Ale będziesz dobrym cieślą. Może lepszym ode mnie. Opowiedz mi o świątyni. Jest wspaniała. Z białymi marmurowymi kolumnami. W świetle dziennym lśnią, jakby Pan chciał pokazać, że jest zadowolony z naszej pracy. On tam przebywa wraz ze swoimi sługami. Jezusie? Nieważne, jak wiele w życiu dręczy nas trosk i wątpliwości, w świątyni nigdy nie poczujesz się sam. Pewnego dnia każdy znajdzie swą drogę do świątyni. Nie będzie już wojen, a ludzie będą żyli w pokoju. Pustynia okryje się kwieciem i przestaną płynąć łzy, bo nikt nie będzie smutny. Kiedy zabierzesz mnie do Jerozolimy? Kiedy wrócimy do Nazaretu? Na pewno cię zabiorę. Józefie?
Po co mu o tym opowiadasz? Dlaczego podsycasz w nim nadzieję? Nie chcę, by wiecznie żył na wygnaniu. Dobrze nam tutaj, a on jest bezpieczny. Nie może zapomnieć, że jest Żydem. Tu jest na obcej ziemi. Józefie, obudź się. Herod nie żyje. Weź Jezusa i Marię i wracajcie do Nazaretu. Wracamy do domu, Mario. Matko. To nasz syn, Jezus. Co nam przywiozłaś? Matko, masz syna. Za tydzień pojedziemy do Jerozolimy na Paschę. Ja też pojadę? Oczywiście, jesteś już mężczyzną. Gdyby tu byli moi bratankowie Józef i Szymon, by świętować z nami. Poczują gdzieś w górach, jak wilki bez legowiska. Wilki też potrzebują ojca. Możliwe, że już nie żyją. Przecież zrobili tyle złego. Muszę ich odnaleźć. Wiem, jak mogę ci pomóc. Stój, czego chcesz? Szukamy moich bratanków. Zaprowadzimy cię do wodza. Nienawidzisz piegów. Simon? Szymonie. Przypomniałeś sobie o nas. Nie mów tak. Zbliża się Pascha, dlatego przyszedłem. Opuść to miejsce. Pełno tu bandytów i morderców. Wracaj do domu, starcze. W Jerozolimie odpowiedz sobie, dlaczego twoje życie było tylko żałosną komedią. Wracaj do domu. Gdzie twój brat? Gdzie? Nie żyje. Józefie. Był zdrajcą.
Chciał się ułożyć z wrogiem. Zapłacił za zdradę. Zabiłeś go? Wymierzyłem mu sprawiedliwość. Idź. Wracaj do domu. Spójrz, Jezusie, świątynia. Piękna. Ojcze, nie powiedziałeś mi, że wygląda jak targowisko. Wymieniają tu pieniądze. Handlują. Z roku na rok jest coraz gorzej. Jak można modlić się w takim hałasie? Masz rację. Co myślisz o ofierze z gołębicy? Jesteśmy. Spójrz na wrota. Spędziłem nad nimi wiele miesięcy. Nawet Herod był zachwycony. Złącza są niewidoczne. Nie słyszysz, co do ciebie mówię. Szybciej, bo ich zgubimy. Gdzie Jezus? Był z dziećmi sąsiadów. Słyszałaś? Dzisiaj mówił o sprawach, których nie rozumiem. Nasz syn różni się od innych dzieci. To mnie niepokoi. Starajmy się go zrozumieć, Józefie. Chciałbym. Nie widziałem go cały dzień. Widziałaś Jezusa? Nie widziałam go. Jesus! Nie ma go tutaj. Zgubił się. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. A jeśli spotkało go coś złego? Nie ma go. Panie, cośmy uczynili. Wracamy. Widzieliście może chłopca? Spotkała nas kara Boża. Dał nam swego syna, myśmy go stracili. Wybaczy nam. Nawet naszą rozpacz. Mario, to moja wina. Podczas składania ofiary zwątpiłem w naszego syna. Teraz możemy się tylko modlić. It is
Pisma mówią, że prorok Eliasz powróci, by ogłosić zbawienie, ale pojawią się wtedy złowrogie znaki na niebie, przed nimi zaś głosy niczym gromy. Głosy wojny. Czego się obawiacie? To Jezus, Maria. Przypatrzcie się krukom. Nie sieją, nie zbierają, nie mają piwnic ani spichlerzy. A Bóg je żywi. Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak każda z nich. Chyba nie wierzycie w to, co mówi. To jest chłopiec. Mówi prawdę. Ma rację. Wierzę jego słowom. Musimy mieć więcej wiary w Pana. Synu, dlaczego tak postąpiłeś? Wszędzie Cię szukaliśmy, martwiliśmy się o Ciebie. Po cóż mnie szukać? Nie wiecie, że moim obowiązkiem jest pomagać Ojcu? Moje dzieło dobiegło końca. Wybaczcie, jeśli sprawiłem wam przykrość. Synu, czy chcesz zostać tutaj w świątyni? Zabierz mnie do domu, Ojcze. Czy kiedyś go zrozumiem? Czy dowiem się, jaki jest? Za późno. Dla mnie jest już za późno. Idź do niego. Mój synu. Tak, ojcze? Simon! Szymonie. Simon. Jeszcze jeden Kain. Zabiłem dwóch braci. Za nic. Zawsze mnie ostrzegałeś. Pan cię zbawi. Jesteś dobrym człowiekiem, a ja zabójcą. Jestem potępiony. Panie, weź mnie i oszczędź Józefa. Jest prawym człowiekiem. Wybacz mi. Byłeś mi ojcem. Już nigdy nie zgrzeszę. Czasem chciałem, abyś był moim synem. Ale jesteś tym, kim powinieneś być. Pan wybrał jednego. Syna swego. A mnie przypadł największy dar. Poznałem cię. Teraz mogę odejść w pokoju. Zajmij się Marią. Jest dla mnie cenniejsza niż życie. Moja droga. Moja jedyna.
Jedyna. My only one. Bless me, my father. Pobłogosław mnie, ojcze. I bless you. Błogosławię cię. Son. Synu. Of the highest. Najwyższego. Who are you? Kim jesteś, synu? Your son. Twoim synem. Forgive me. Wybacz mi. My Lord. Panie Boże. My God. Jest ci wybaczone. And men will live in peace. A ludzie będą żyć w pokoju. Pustynia okryje się kwieciem i przestaną płynąć łzy, bo nikt nie będzie smutny. W filmie wykorzystano fragmenty Biblii Tysiąclecia. Wersja polska Hagi Film i Wideo Wrocław. Tekst Augustyn Dobrzański. Czytał Tomasz Orlicz.